Zastanawiając się nad tematem mojego dzisiejszego wystąpienia, tematem spotkania z Państwem, najdłużej zastanawiałam się nad tytułem. Nie dlatego, żeby Państwa zwodzić o czym będę mówić, ale dlatego, żeby znaleźć taki tytuł, który w 20 minutach zrealizuje i jednocześnie ujmie istotę wychowania. A mówię przecież do osób, które na wychowaniu się znają. Trudno odwoływać się do teorii, które Państwo również znają. Mogę odwoływać się do swoich przykładów, do swojego doświadczenia, do, do doświadczenia innych nauczycieli, wychowawców, ale to doświadczenie jest również ograniczone. Wyszła ze mnie miłość do literatury, kiedy ten temat ustalałam, i przypomniałam sobie molierowskiego mieszczanina szlachcicem, który uczył się baletu, uczył się retoryki. Robił to z wielkim zaangażowaniem, bo chciał awansować społecznie, ale najbardziej był zdziwiony wtedy, kiedy dowiedział się, że mówi prozą. Myślę, że przykład tego bohatera jest bardzo adekwatny do postawy dzisiejszej młodzieży. Można młodym ludziom przekazać wszystko, pod warunkiem, że nie powie im się, że to jest wychowanie, stąd ten dyskretny urok. Chciałabym, żeby to spotkanie było dopiero początkiem pewnych regularnych spotkań, które będą dotyczyć problemów współczesnej młodzieży. Dlatego, że jesteśmy w moim przekonaniu w bardzo wyjątkowym momencie takiego rozwoju i społecznego, i kulturowego. Dlatego, że z jednej strony pracujemy z dzieciakami, które dużo lepiej niż my, przyznajmy to sami, obsługują sprzęt techniczny. Dużo lepiej niż my orientują się z tym, jak działa Facebook, jak działa internet. Potrafią właściwie ściągnąć dowolną rzecz z internetu. Dzieciaki, które śpią przy telefonie, które poranny rytuał zaczynają, od tego, że sprawdzają maile, które potrafią w dowolnym momencie sprawdzić nam lot do Nowego Jorku, godziny utwarcia, otwarcia Urzędu Skarbowego. Czyli z jednej strony pokolenie dzieciaków, które w pewnej dziedzinie wydawałoby się, że jest nieco sprawniejsze od nas, a z drugiej strony te same dzieciaki a, są nieprawdopodobnie zagubione pod kątem emocjonalnym. W wychowaniu. Mamy do czynienia z różnymi wątkami. Z jednej strony są to właśnie zagrożenia, a z drugiej możliwość pokazania, jak można kierować własnym życiem, jak można nawet osiągnąć sukces i przeżyć życie w sposób mądry. To, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, to na to, że wydaje się, że bardzo ważne jest, aby z młodzieżą rozmawiać o konsekwencjach ich decyzji, jakie podejmują decyzje. Bardzo dobitnie to y, można dostrzec na przykładzie uzależnień. Myślę, że te filmy również mogą być pewnym zaczątkiem do takiej dyskusji, rozmów y, z młodzieżą.